A powiedz, jak tam w prosektorium? Mały horror na żywo? Nie, jaki horror? Po prostu ludzkie ciało. Przedmiot moich studiów. Nie wiem, ja bym nie wyrobił. Paru kolegów też nie wyrobiło. A ty? Myślałam, że nie będę miała oporów. Tłumaczyłam sobie, że to tylko ciało. Skóra, mięśnie, kości, narządy. No to w czym problem? To była kobieta, około 50. Podobna do mojej mamy. Takie same dłonie. Nawet resztki lakieru na paznokciach. Moja mama miała taki kolor. Moja mama nie żyje, mówiłam ci. Tak, przykro mi. Profesor kroił, a ja nie mogłam oderwać oczu od tych dłoni. Przypominałam sobie, jak siadywałam u mamy na kolanach, jak tuliła mnie tymi dłońmi, jak pomagałam jej malować paznokcie. Bolesne wspomnienia. Powinnam patrzeć na to ciało jak na przedmiot, jak mechanik na zepsuty silnik, ale nie mogłam. Wiem, że nie powinnam cię o to prosić, ale czy mógłbyś mnie przytulić? Już dobrze? Bardzo dobrze. Dzięki.